tutaj jest młodziutki gołąbeczek do wypuszczenia. W takim kiepskim stanie był, tam miał w tej piersi tak... jakoś... No już tam u mnie chciałby porozwalać klatkę. No tu jeszcze bym go trzymała, bo to taki piszczek, ale no... Co go będę trzymać? Teraz gołąbki przylecą, to mają ziarenka. Kochani, miał takie tam w piersi wbite, to jest ten gołąbeczek. Ja już mówię. Runął na dach. Oczywiście ćwiczy skrzydełka, już go to tak za bardzo nie widać, ale ćwiczył. Czyli odnalazł się w tym miejscu, skąd go wzięłam. Zaraz zostawię tutaj ziarno, więc sobie poje na wolności. Ćwiczy ładnie. Wrócił do swojego statka. To jest... Zajrzę do niego. Oczywiście, żeby mieć pewność, że on tutaj sobie poje i popadało, więc taki fajny czas na wypuszczenie gołąbka. No te dwa młode gołąbeczki właśnie. Jeden i drugiego zaraz odwiozę pod następny sklep. Drugi gołąbek do wypuszczenia. To tak za bardzo się komitet nie zjawia, bo to po tym deszczu to jeszcze gołąbki. No w ogóle taka deszczowa pogoda to senna. Ja tu rzuciłam ziarka, ale jeszcze chyba nie zobaczyły za bardzo, że są. Ale ja już tego gołąbeczka wypuszczę. Będzie tutaj blisko do ziarek. Co? O, też na daszku usiadł jak u siebie. No bo jest u siebie, też będzie ćwiczenie skrzydełek. Ej, super. Na wolności. Jeden i drugi są na wolności. Popadało więc taki dobry czas, żeby gołąbki wypuścić.